Dzisiaj za ładny dzień, żeby siedzieć w domu, więc lecimy na boisko i na boisku czeka ktoś, kto nie ma pojęcia, że właśnie za chwilę nagram z nim odcinek na mój kanał. Hej, z tej strony Keep the Beat, to jest kanał o koszykówce, a przed wami... Zabij ten kolor! Siemanko, Szymon. Siemanko. Dlaczego drzewa? Być może jeszcze nie mieliście okazji poznać kolegi po mojej prawej stronie, ale przed wami jest oto Szymon Badowski, pseudonim Badlele. Gość, o którym myślę za niedługi czas usłyszymy, jeśli chodzi o kwestię sceny dunkerskiej. Młody dunker, bardzo utalentowany, bardzo wyskakany, który może w przyszłości zawojować nie rynek konkurs sadów. Cześć. Fajnie, że wpadłeś. To ty tu wpadłeś. Tak, ja tu wpadłem, bo zaprosiłeś mnie na kosza. Tak, tak właśnie było. Słuchaj, miałem się do ciebie zapytać taką prostą rzecz. Ja wiem, rozmawialiśmy o tym już wcześniej poza kamerą, ale to wydaje się takie oczywiste pytanie na dzień dobry. Kiedy tak nagle ciebie tknęło, że dobra, to jest ten moment, idę zobaczyć na kosza, zobaczyć, czy potrafię zrobić wsad? Zaczęło się od Lipka i od Vince'a Cartera. Zobaczyłem filmiki na YouTube. Jeśli chodzi o Lipka, to był wsad nad 4 osobami w Berlinie, 360 pod nogą. To wywarło na mnie mega wrażenie. Chciałem spróbować, czy w ogóle potrafię wsadzić. I tutaj było zdziwienie, bo potrafiłem wsadzić bez trenowania. A to dzięki graniu kiedyś w piłkę nożną. Stąd miałem szybkość, a no siły jeszcze nie miałem, ale ta szybkość myślę, że tutaj przebijała... A czy już wcześniej przed wsadami chodziłeś na przykład na siłownię? Czy to było po prostu taka jakby motoryka z piłki nożnej? Nie chodziłem na siłownię, to właśnie czysta motoryka z piłki nożnej. W sumie tylko z piłki nożnej, bo na WF-ie była rzucona piłka i macie grajcie. Czyli po prostu przeszedłeś na kosza, to był kosz na wymiarze i nagle wyskoczyłeś, o, wsad. To był wcisk. No, ale był. Nie był to wymiar, to było... Kosz 3-metrowy około wtedy. Cały czas wsadzam na tym koszu SP2 Milicz. Pozdrawiamy podstawówkę moją. Pozdrawiamy SP2 Milicz. Elo już nie. Elo już nie było fajne. Elo już nie było fajne. Chociaż pozdrawiamy mojego byłego trenera Artura Czajowskiego. Pozdrawiamy również pana Artura. No i też zacząłem się interesować koszykówką przez tatę, ale to bardziej koszykówką 5x5. Za młodego zabierał mnie tam na jakieś tam zbieraniny, grali sobie 5x5. Na początku się w ogóle nie zajarałem, później, kilkanaście lat później poszedłem i stwierdziłem, że o, to jest fajne, też chcę tak wygrać. Czyli zaczęło się od Lipka. Tak. Od Rafała Lipińskiego. Tak. Kiedy go po raz pierwszy zobaczyłeś w akcji na żywo? Miałeś okazję go tak poznać, pogadać? Powiedziałeś mu to kiedyś? Tak, Lipek napisał do mnie, pojechałem do niego do Poznania, zrobiliśmy sobie sesję, pogadaliśmy trochę i tam zobaczyłem coś, czego się w życiu nie zobaczy, jego styl, no nie do podrobienia. To prawda, jest ogromna różnica między obejrzeniem wsadu gdzieś na YouTubie, na filmie, niż pójść na boisko, tak, zobaczyć na żywo. To się wydaje takie odrealnione trochę, nie? Dokładnie. Dobre! Wyszło! Widziałeś jak skąd? Ja się tego nie spodziewałem. Zajebiste, stary. Ile już zaliczyłeś konkursów wsadów? Nie pamiętam. To jest około 10. Żadnego nie wygrałem. Ale pokazałeś się. Ludzie o tobie zapamiętali. No, można powiedzieć, że tak. Sukcesów nie odnosiłem, ale jeździłem tam przede wszystkim, żeby zdobyć wiedzę, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda, jak mam się przygotować psychicznie przede wszystkim, bo to o to tu chodzi. Bo psychika to jest tak naprawdę największe ograniczenie, jeśli chodzi o dunking. Słuchaj, właśnie chciałem z tobą przeprowadzić taką pierwszą rozmowę na kanale. Nie z Rafałem, nie z Grabo, nie z
HCB, no bo oni mają już jakby ten status dunkerski, oni już są znani. Tak, tak. I w ogóle. Ale dostaję bardzo wiele pytań od młodych widzów. Jak zrobić pierwszy wsad, jak trenować, jak zacząć, jak pojechać. No i widzisz, ty jesteś właśnie takim gościem, który zaczyna i jakby może powiedzieć to tak na świeżości, w jaki sposób można rozpocząć w ogóle całą swoją karierę dunkerską, żeby to miało sens, żeby to wychodziło. Przede wszystkim nie poddawać się. Mhm. Próbować choć 1000 razy 2000, na pewno kiedyś wyjdzie. Będą momenty słabości, ale powiedzieć sobie nie, ja to zrobię. No i to jest cała logika tego. Po prostu trzeba chcieć. Mhm. Ćwiczysz na niskich koszach technikę? Nie miałem takich możliwości nigdy. Aha. Ponieważ w moim mieście był tylko jeden kosz, w którym było można robić jakiekolwiek wsady. Kiedyś był to kosz 302. Mhm. Po tych kilku latach wieszania się jest to 296. Na bagnie jest? That's really funny. Czy Russell Westbrook jest twoim ulubionym dunkerem? Bo twój styl, wiesz, dynamika z jednej nogi, power, odchylenie ręki do tyłu, to właśnie mi się kojarzy z takim atletyzmem szybkiego, nie aż takiego przykokrzonego jak LeBron, takiego bardziej atletycznego, chudego gościa właśnie jak Westbrook. Coś w tym jest, czy raczej bazujesz na czymś innym? Jest bardzo dużo. Zawsze przed sesją oglądałem sobie właśnie top 10 wsadów Westbrooka, jeszcze najlepiej z jakimś dropem, jakimś trapem tam. Dla mnie bardzo duża inspiracja była. Nigdy nie postrzegałem go jako dobrego gracza drużynowego, ale jeśli chodzi o highlighty, to jest top of the top. Byłeś ostatnio na Chaos Street? Byłem. I co na nim pociąg jedzie? Hype Train. Byłeś ostatnio na Chaos Streetball i to też nie jest pytanie sugerujące, żeby nie było. Ale chciałem się Cię zapytać, jak odebrałeś ten konkurs, czy to był kolejny konkurs z Twoim udziałem, czy to było coś takiego, co, nie wiem, zmotywowało Cię do czegoś więcej? Myślę, że to był przełomowy konkurs. Mhm. Wiele osób do mnie podchodziło po konkursie. Mówiło o fajna stylowa, o zajebiście wysoko skaczesz. Bang! Bardzo często mamy do czynienia z młodymi, wyskakanymi zawodnikami, którzy nagle znikąd okazuje się, że świetnie skaczą, świetnie wsadzają. Mija rok czasu i no, słuch po nim zaginął. Słuch po nich zaginął, bo po prostu no, byli nieprzygotowani fizycznie i nagle okazało się po roku czasu, że już kolana zaczynają szwankować, że już wiesz, tam stawy, wszystko się psuje. W jaki sposób można właśnie przekonać młodszych, żeby no, przede wszystkim zastanowili się nad tym, jak trenować, a nie, że tylko muszę wsadzać jak najszybciej. Przede wszystkim trzeba prowadzić mądry trening, systematyczny trening, dużo się rozciągać, dużo rolować. Też mieć taką świadomość własnego ciała, co mi można, po czym się źle czuję, po czym się dobrze czuję. Mhm. Przede wszystkim trzeba czuć się komfortowo, jeśli przy jakimś ćwiczeniu odczuwamy ból, przestajemy. Jeśli jest taka potrzeba, kierujemy się do jakiegoś trenera, który może nas nakierować, lub po prostu wziąć jakiś plan. Myślę, że systematyczność i mądry trening to jest podstawa. Dziękuję bardzo za rozmowę. Nie wiem, czy jeszcze jesteś w stanie, czy już się troszkę zastygłeś, ale możemy jeszcze ewentualnie. Może Anusz jeszcze jakiś Anusz. Może spróbujemy. Wyjdzie. Dobra. A właśnie, jeszcze miałem się zapytać Cię. Zobaczcie, jaka fajna koszulka. Tak się składa, że oczywiście ja współpracuję z Draft Campem. Fajne chłopaki, fajna koszykówka. W związku z tym moje pytanie, czy jakbyś mógł tak w skrócie, tak w kilkanaście sekund opowiedzieć, jak było na Draft Campie? W skrócie? W skrócie. Zajebiście. Musicie tam być. Jest to naprawdę fajny turniej. Młode chłopaki to prowadzą. Dużo wiedzy. Fajni też uczestnicy tam są. Wiele znajomości można nawiązać. Przede wszystkim ta cała otoczka draftu, draft kombajnu, treningów, analizowania wideo, to jest takie, myślę, że to jest najlepszy turniej w Polsce i nie ma tutaj o czym gadać. Dobra, to w takim razie dziękuję Ci bardzo za taką fajną rozmowę. Śledźcie Badylele na Instagramie, tak jak mówiłem. To jest gość, o którym jeszcze usłyszymy nieraz. Świeża, młoda krew, jeśli chodzi o polską scenę wsadów do kosza. Zobaczcie go nieraz na niejednym turnieju. Dzięki jeszcze raz, trzymaj się. Dzięki. Doceniam bardzo to, co robisz. Do następnego razu, trzymaj się. Siemaneczko. Koniec. Dobra, gdzie to jakieś fajne drzewo jest? To jeszcze tak na koniec, na bonusie, szybki konkurs sadów. Dawaj, robisz to. Dobra, lecimy. Szybki konkurs rzutów osobistych, lecimy.
9 na 10. O, ręka mi boli od...